Witajcie, ja jestem Nowak, a to jest pierwszy odcinek nowej mojej serii. Zagrajmy, jak możecie przeczytać, zagrajmy w Machinarium. Machinarium to jest gra przygodowa, tworzona przez niezależne bodajże czeskie studio chyba. Teraz już nie pamiętam. Ale przypadła mi do gustu. Nie jest taka długa, co jest mi na rękę, bo raczej nie chcę robić jakiejś serii, która by się ciągnęła latami, tylko po prostu coś ciekawego pokazać. No i właśnie tu chcę zaprezentować Machinarium. Tylko tu sobie trochę przyciszę, bo... Nawet znacznie, bo jestem teraz na słuchawkach, w których nie mogę regulować sobie głośności, więc... Ja nie lubię grać przy zbyt głośnym głosie, więc... No więc sobie podreguluję. No i tutaj już na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć ręcznie rysowane tła, które tworzą całkiem ciekawy taki klimat. Ogólnie tak, wydaje się, że to jest tak dosyć szaro, ponuro. Ale może o tym jeszcze powiem później. Na razie rozpocznijmy. Ku nam zbliża się... No nie wiadomo co, ale zbyt ekologiczne to nie jest, bo strasznie dymi. No ale cóż. Cywilizacja robotów jakżeby inaczej. I docieramy na, jak to wygląda, złomowisko. O, a oto i my. Zatem na samym początku dowiadujemy się, że tak właściwie jesteśmy śmieciem. I trafiliśmy tam, gdzie nasze miejsce. Zgodnie z podpowiedzią klikamy na wannę i o, coś się poruszyło. Tak, no to jest fragment naszego głównego bohatera. Tułów z jedną nogą, z jedną ręką. Ale teraz jest już jednostka myśląca, głowa. W ten sposób właśnie postacie mówią. Tu nie ma praktycznie żadnego głosu. Dowiadujemy się, że on chce odzyskać kończyny, a ten... Nie wiem, wygląda trochę jak mecha mrówkojad. Chcę taką laleczkę. No to czemu nie? Bierzemy laleczkę. Przechowywaną oczywiście w brzuchu. No poka... O, o, o. No i dobrze, mamy deal. A, proszę bardzo, uczciwy mrówkojad. No ale nadal niestety jesteśmy nieco ograniczeni, bo mamy tylko jedną rękę. I mamy kabelek. O. Tak, system rozwiązań całkiem mi się spodobał. Nie jestem jakimś wybitnym przygodowiczem. A, nie, jeszcze nie. W związku z czym tak do końca nie byłem w stanie sam wymyślić wszystkich rozwiązań, ale czasem pomogły mi podpowiedzi. A kiedy już byłem całkowicie zdesperowany, przechodząc dosyć prosty etap takiej trochę zręcznościowej strzelanki, jestem w stanie uzyskać kompletną podpowiedź, znaczy kompletne rozwiązanie, jak przejść dany poziom. No i nie powiem, parę razy musiałem z tego skorzystać, ale dzięki temu mogę powiedzieć, że praktycznie sam ukończyłem grę bez uciekania się do żadnych jakichś pomocy, solucji czy nie wiadomo czego. A jeżeli natomiast komuś mogłoby pomóc to wideo, no to może je potraktować jako solucję, bo tę grę już niedawno raz przeszedłem i mam nadzieję, że to wszystko w miarę sprawnie pójdzie, chociaż pewnie jakąś tam część rzeczy zapomnę, nie będę wiedział jak to zrobić, ale taki już jestem. Tak, policjant chce wejść do środka. Zobaczcie, teraz to idzie, idzie, idzie i nie może dojść. A jak w tej poprzedniej planszy za nami szedł, to jak pomykał. Natka użomo olej przeskoczył, nawet nie uderzył głową o framugę, jak to mieli w zwyczaju szturmowcy w Gwiezdnych Wojnach. Tak, te etapy jeszcze w miarę dobrze pamiętam.
bo te początkowe etapy były w demie, które kiedyś tam przeszedłem sobie, które zresztą mnie zachęciło do odpalenia pełnej wersji. A pełną wersję i tak mam z jakiejś gazety, więc... Więc praktycznie... Dosyć tanio to uzyskałem. Ale jedna właśnie rzecz, która mi się tak nie podoba. Jak czasem pojawiają się głosy, że jakaś tam przygodówka... Że jakaś przygodówka polega na szukaniu pikseli. To tutaj, chociaż wprawdzie to nie o to chodzi, ale właśnie szukanie pikseli w tej grze jest mocno utrudnione, bo wiemy, że możemy coś z czymś zrobić tylko wtedy, jeżeli jesteśmy w zasięgu danej rzeczy. W innym przypadku kursor nam się nie podświetli, nie zmieni. Tak, zobaczcie, normalnie mógłbym coś zrobić z tą miednicą, ale dopóki do niej nie podejdę, będę nadal mógł tylko podejść. Więc przez to... A nie, co ja? Co ja chcę? No, otwiera się, o. Także przez to już parę razy się naciąłem. No i jest to jeden jakiś tam z powodów, dlaczego przygodówki nie są moim jakimś takim lubianym przeze mnie gatunkiem, ale ta gra jest akurat według mnie bardzo sympatyczna. Tymczasem kierowany przez nas robot zdołał jakże no, dokładnym kamuflażem przedostać się przez posterunek milicji obywatelskiej i już ma wejść do miasta, ale plama oleju skutecznie pokrzyżowała mu szyki. Tak, można by powiedzieć, że strzała w kolano. A no tak. No i ponieważ, no co mamy zrobić? Musimy przejść naprzód. Tutaj, gdy pociągamy dźwignię, wypada wózek z węglem, koksem, rudą, nie wiadomo, jakimś materiałem. A ponieważ my chcemy iść dalej, a dalej iść nie możemy, musimy się, powiedzmy, przebrać za wózek. No, powiedzmy, przebrać. Także też łączy dosyć sporo takich elementów logicznych, z tego co tu widziałem. Wiele takich gier polega w sumie na... To czy to? Chyba obok. Tak. Wiele fajnie chodzi. Wiele zagadek wymaga rozwiązania łamigłówek logicznych. Ale to w zasadzie też mi tak do gustu przypadło. A nie, nie to chciałem zrobić. Tyle, że w trakcie rozwiązywania właśnie takich łamigłówek logicznych raczej nie będę za dużo mówił, bo nie mam aż takiej podzielności uwagi, żeby mówić coś z sensem i jednocześnie jakoś ogarniać łamigłówkę daną. No, mamy już coś, co jest potrzebne do wywrócenia wózka. Zatem zróbmy to. No niestety wózek gdzieś tam poleciał, a nie o to nam chodziło. W związku z czym próbujemy postawić w innym miejscu. No i tym razem już zadziałało. I jako wózek wkraczamy do... Z tego co tu widzę, spalarni. I tym samym napotykamy po raz pierwszy innego robota, znaczy poza policjantami. Tu najwyraźniej widzimy, że robotów kradnie węgiel. W międzyczasie nasz robot przypomina sobie historyjkę, jak był jeszcze mały.
i spotkanie z tym robotem, które jak widać niezbyt miło się skończyło. No ale cóż, są roboty i roboty. Prawie jak ninja. No, dobrze. Ta dźwignia działa podobnie jak poprzednia. Przywołuje nowy wózek. A my tymczasem musimy coś tu pokombinować. Także dostajemy dostęp do panelu sterowania. Z tego co tutaj rozkminiłem, są trzy pozycje. Znaczy najpierw są trzy kroki. W pierwszym kroku może albo zabrać węgiel, albo zrobić... zatoczyć krąg. A ta pozycja pośrednia... W sumie nie pamiętam, ale chyba za bardzo nas nie interesuje. No a my chcemy się dostać tutaj. Więc wypadało, żeby to nas zabrało i jakoś nas tu wrzuciło, ale jak to leci tutaj, to by nas wrzuciło tu w ogień. W związku z tym musimy jakoś odwrócić ten kierunek. Z tego co tu widzimy, ten panel może do tego służyć. No to spróbujmy. Żeby najpierw robiło obrót. W międzyczasie my tu dobiegamy, to nas by wyciągnęło i dalej jedzie i może jakoś byśmy tu wskoczyli. No to próbujemy. Szybko, 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 szybko. Pędzimy jak... jak nie wiadomo kto. O, dobrze. Nad tym za pierwszym razem mocno się namęczyłem, zanim zrozumiałem zasady działania. Nie mówcie, że o czymś zapomniałem. Oczywiście. No ale kiedy już jest zasada działania, to powtórzyć dany wyczyn to nie problem. Leć, 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 leć. Przydałaby się jeszcze taka opcja sprint. I teraz dostaniemy się do mechanizmów sterujących. Z tego co widzimy, niebieskie przewody odpowiadają za kierunki, za no, kierunek poziomy, a żółte za pionowy. A ponieważ chcemy odwrócić kierunek, przestawiamy kabelki. No i sprawdzimy, czy teraz zadziała, czy jeszcze będziemy musieli sprawdzić tu jakieś zmiany w rutynie. Leć, 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 leć. Uff, dobrze zdążył. No i dzięki temu, że teraz obraca to się w drugą stronę, jesteśmy w stanie tu wyskoczyć. I natrafiamy na kolejnego złego gościa. I tu dowiadujemy się, że to jest zorganizowana działalność przestępcza, wykradanie węgla miastu. A nie, nie, to jest do stworzenia bomby potrzebne. Oho. Tu dowiadujemy się jeszcze, że już wcześniej nasz robot miał z nimi do czynienia. Nie, to nie jest bynajmniej odosobniony przypadek. I druga ciekawa rzecz, której się dowiadujemy, że system policyjny tego miasta robotów jest całkowicie niedziałający. Natomiast robot został zauważony i teraz zostanie wtrącony do niewoli.
Nasz kolega z Mamra chce jakiegoś papierosa, no to trzeba by coś skręcić. Mamy zioło, mech. Mamy papier. Ale jeszcze ich nie połączymy, bo to przecież nie o to chodzi. No. Teraz możemy zrobić skręta i... To mnie troszkę denerwuje, że jak już zacznie iść, nie można go powstrzymać i obniżyć, żeby z normalną szybkością zaczął chodzić. Ale to nie jest aż takie denerwujące. No, podpala sobie oko i podaje nam, cóż, pomocną dłoń. Przy okazji dowiadujemy się, że nasz bohater jest kanibalem. Zjadł rękę tamtego robota. A my użyjemy jej, żeby pogrzebać w dziurze. Tutaj już nie... Ten stworek nie był taki przyjazny jak kiedyś. No, potelepiemy trochę tym czymś i zabierzemy miotłę. A, w tym momencie, jak grałem za pierwszym razem, też się na dłużej zaciąłem, bo nie wiedziałem, że z tym da się coś zrobić. Teraz już wiem i wiem, że w ten sposób możemy wydostać się z naszej celi. Więc wskakujemy do kanałów. U nich chyba nie ma co szukać, więc przejdziemy tam, gdzie się da, bo ta z drugiej strony nam blokuje drogę kratka. A stworek zabrał nam miotłę. To jest właśnie takie czyszczenie ekwipunku tutaj właśnie. Co nie jest nam potrzebne, to nie zalega nam, tylko w jakiś sposób to tracimy, dzięki czemu nie potrzebnie nie używamy tych przedmiotów w wszystkich możliwych konfiguracjach. A tu kolejna retrospekcja. Dowiadujemy się, że ten zły robot ma doskonałego cela. Ta szajka chyba naprawdę jest zorganizowana. No, nie chcę dać się zauważyć, ale możemy nieco To było dziwne. No ale dobra, mam klucz. I muszę otworzyć celę. No i wracamy do kryjówki, bo on kończy już wybierać kulę, ale jeszcze rozrzucamy, żeby się poślizgnął. Normalnie do tego by się doszło dopiero za drugim razem, ale już tu pokazuje taką skróconą drogę. Dwa roboty uciekają, a nasz strażnik i oprawca pędzi za nimi. Normalnie po prostu by ich dogonił, z powrotem wtrącił do więzienia, musielibyśmy to powtarzać i dodać jeszcze kulki. Ale nie chcę aż tak się rozmieniać na drobne, tymczasem, że kulki zwracają się także przeciwko nam. No i to znowu. Dzięki temu, że się na nich poślizgnęliśmy,
zniknęły i wiemy już, że na pewno nic z nimi nie możemy zrobić. Zamek czasowy otworzy się tylko w wybranej godzinie. To też mi się podoba, że w zasadzie tu wszystko jest takie w miarę logiczne. Że nie jest coś, że łączymy jakieś dwa dziwne przedmioty i wychodzi nam nie wiadomo co i tego musimy użyć na szczurze, żeby dostać, nie wiem, miksturę nieśmiertelności. Tylko rzeczywiście większość tego, co tu robimy, ma swój jakiś sens. Niestety nie ma. Kombo. A że roboty jak ludzie są istotami ciekawskimi, zobaczmy co, na co, co wskazuje luneta. Wieża. No i dwa roboty, które coś złego chcą zrobić. Tak, podkładają bombę. Dlaczego? W sumie nie wiadomo. Tym dał nam do zrozumienia, że musimy się śpieszyć. Chociaż tak naprawdę żadnego limitu czasowego tu nie ma. Ale zgaśmy światło, żeby nam zapewnić nieco kameralnej atmosfery. Dowiadujemy się, że tu zegar pokazuje na czwartą. No powiedzmy 45. No więc spróbujmy wprowadzić ten kod do włącznika czasowego, który wcześniej był. Zaraz. A tu jest 12-godzinny. Jestem jednak przyzwyczajony do takiego naszego 24-godzinnego zegara. No i proszę bardzo. Pierwsza migłówka logiczna. Wszystkie zielone elementy muszą się znaleźć w tym trójkącie. A my możemy obracać tylko te trzy pierścienia, chociaż w dowolną stronę.
O, no proszę bardzo. No i otrzymujemy gnata. Także nie jesteśmy już tu po nic potrzebni. I wychodzimy na zewnątrz. Mając wszystko co potrzeba, możemy cieszyć się wolność. A nie, jeszcze przypomniałem sobie o czymś. Sama broń do niczego nam się nie przyda. Potrzebna jest jeszcze amunicja. A tą już wcześniej zaobserwowaliśmy w celi numer 2. A pod postacią... Tak, właśnie tak, przetykaczki. No. To jest dokładnie ta sama broń, z której wcześniej został ściągnięty nasz robot. No, także teraz już z czystym sumieniem możemy opuścić to miejsce i udać się na zewnątrz. I sądzę, że na tym zakończę ten odcinek. Nie chcę, żeby były takie zbyt długie, także... Także na razie to tyle. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!